A dziś w wydaniu związkowcy spotkali się z wiceministrem. Spotkanie z konsulem. Rambit. W miniony piątek na terenie zakładu w Mątwach odbyło się spotkanie związkowców Sody Polska Ciech SA z wiceministrem Skarbu Państwa Rafałem Baniakiem. Związkowcy z Sody Polskiej Ciech walczą o miejsca pracy i pewniejszą przyszłość. Ze względu na narastający konflikt w przedsiębiorstwie do Mątew przyjechał wiceminister Skarbu Państwa Rafał Baniak. Było to możliwe dzięki staraniom prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy. Mieliśmy do tej pory sytuację taką niezbyt normalną. Z jednej strony protesty naszych związkowców, tutaj w Inowrocławiu blokady, drogi, wiece, a z drugiej strony komentarze ze strony ministerstwa, zarządu na temat tej sytuacji uważałem za stosowne, że jeżeli są problemy, to należy usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać w gronie zainteresowanych tym problemem osób. A tu problem jest bardzo poważny oczywiście w Inowrocławiu. To są kolejne redukcje pracowników na podstawie decyzji zarządu Ciechu. To jest niepewność dla wielu pracowników, bardzo nerwowa atmosfera i tak to wyczułem, pewne bariery związane z przedyskutowaniem tej sytuacji przy takim wspólnym stole w jednym miejscu. Na spotkaniu pojawili się również przedstawiciele zarządu Sody i sami związkowcy, którzy nie rozumieją obecnej polityki przedsiębiorstwa. Przede wszystkim z nieprzemyśloną restrukturyzacją, która się odbywa w naszej spółce. Dostaliśmy zawiadomienia, że kolejnych 19 osób ma się pozbyć pracy. My, pracodawcy, mówiliśmy o takich aspektach, o niewykorzystywanych dodatkowych wolnych dniach pracy. Następnie ludzie mają problemy też z wykorzystywaniem urlopów, a tu się mimo wszystko dalszą liczbę ludzi zwalnia. Jak gdyby to grozi już bezpieczeństwem produkcji sody, no bo no niestety u nas pracownika nie przyjmie się z ulicy i od razu on będzie wykonywał zadania, tylko to jest taki dział, to jest przede wszystkim chemia ciężka, że ludzie muszą być odpowiednio przygotowani do tej pracy. Nieraz wdrożenie pracownika na niektóre instalacje trwa nawet 2 lata. I takie zwalnianie bezmyślne fachowców jest do nas nie do przyjęcia. A są już efekty spotkania z ministrem. Chodzi o uzgodnienie, dzięki któremu do końca tygodnia wypłacone zostaną pracownikom premie, a nie w kolejnych miesiącach, jak wcześniej planowano. O Meksyku, kraju kontrastów, opowiadał w klubie Przydomek Władysław Szebiotko, konsul honorowy Meksyku. Gdzie na urlop? Może do Meksyku. To piękny kraj pełen niezwykłych ludzi, o czym przekonywał konsul honorowy Meksyku Władysław Szebiotko. Gość odpowiedział na zaproszenie klubu KSM Przydomek. Na początku Władysław Szebiotko wyjaśnił, na czym polega różnica między konsulem honorowym a zawodowym. Ta różnica jest dość błaha, bo konsulaty jako konsulaty to są te same instytucje. Natomiast konsul honorowy jest po prostu urzędnikiem nieopłacanym przez rząd danego kraju. My jesteśmy wybrani na przykład przez Meksyk i spełniamy rolę normalnych konsuli, zawodowych konsuli, natomiast nie jesteśmy opłacani. To, co robimy, jest naszą działalnością, w cudzysłowie, społeczną. Mieszkańcy Inowrocławia mieli okazję posłuchać ciekawego wykładu dotyczącego kraju słynącego z wielkich kapeluszy sombrero i pikantnej kuchni. Meksyk to kraj wciąż mało znany Polakom. Przez Polaków niepoznane, ale na przykład przez Amerykanów bardzo. To jest dla Amerykanów pierwsze miejsce, do którego jadą na wakacje. To jest wspaniały kraj z olbrzymią tradycją kulturalną i historią. Niezwykłymi, bardzo sympatycznymi ludźmi, którzy myślą, że należą do najszczęśliwszych na świecie i w to wierzą i to okazują. Dlatego warto po prostu. W hali widowiskowo-sportowej odbyła się 13. edycja konkursu sportowo-wiedzowego Rambit. W
tym roku emocji również nie brakowało. W zawodach wzięły udział drużyny ze szkoły podstawowej nr 4, 6 zespołu szkół integracyjnych oraz czterokrotni zwycięzcy poprzednich edycji, a tym samym organizator imprezy szkoła podstawowa nr 9. Właściwie zaangażowana jest cała szkoła. Od klas pierwszych po klasy szóste wszyscy nauczyciele i uczniowie wcześniej przygotowują się do kibicowania. Staramy się też, żeby nasza drużyna była prawidłowo przygotowana. Nad tym czuwa WF-ista pani Anna Zawadzka. Ile wcześniej? Zaraz po eliminacjach wstępnych, tak? Zaczynają się już te próby zawodników sportowych. Na parkiecie rąbińskiej hali młodzi zawodnicy walczyli dosłownie o każdy metr. Trzeba było się wykazać nie lada sprawnością, m.in. w slalomach, sztafetach, przewrotach czy kozłowaniu piłki. Poza tym uczniowie odpowiadali na pytania z języka polskiego, historii i przyrody. Wyczynom zawodników przyglądali się zaproszeni goście. Młodych sportowców dopingowała niezwykle żywiołowa publiczność. Ostatecznie najwięcej punktów zdobyła drużyna szkoły podstawowej nr 4. Najlepsi otrzymali specjalne medale, które wręczał prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Inowrocławia Tomaszem Marcinkowskim. W Teatrze Miejskim w ramach inowrocławskich spotkań artystycznych odbyła się Biesiada Poetycka. W tym roku w Biesiadzie Poetyckiej swoje utwory zgłosiło kilkudziesięciu twórców z regionu. Wrażliwość na słowo i muzykę zgromadziło we foyer teatru zarówno młodych, jak i starszych twórców. Niestety nie wszyscy dojechali na czas. Tradycyjnie w ramach Biesiady odbył się turniej jednego wiersza, turniej poezji śpiewanej oraz autorskie prezentacje poetyckie. Poeci prezentowali swoje wiersze, a zdolni wokaliści muzyczne utwory. Jury miało trudne zadanie, oceniając artystów. Ja bym tego nie nazywała zadaniem, tylko nazwałabym to przyjemnością. Jest nam niezwykle miło zasiadać w jury i przysłuchiwać się pięknym prezentacjom poetyckim oraz turniejowi poezji śpiewanej. Utalentowanych artystów w naszym regionie nie brakuje. Nie brakuje. Jest tutaj u nas mnóstwo młodych ludzi, którzy pięknie śpiewają i jest dużo ludzi, którzy piszą. Jury, przysłuchując się występującym, zwraca uwagę m.in. na interpretację tekstu. Przede wszystkim zwracamy uwagę na wrażliwość i na swoją własną interpretację tekstu. Warto dodać, że o muzyczną oprawę Biesiady zadbał zespół Background. W minioną sobotę poznaliśmy laureatów 35. Muzikoramy, konkursu skierowanego do wokalistów w wieku 16-20 lat. 22 marca upłynął w Inowrocławiu pod znakiem muzyki. Na deskach Teatru Miejskiego odbyła się 35. edycja Muzikoramy, konkursu skierowanego do adeptów sztuki wokalnej w wieku od 16 do 20 lat. Reprezentanci Barcina, Wocławka, Strzelna, Brześcia Kujawskiego, Kruszwicy, Bachorc, Gniewkowa, Brudzek, Białych Błot, Torunia i Inowrocławia stanęli w wokalne szranki. To była prawdziwa bitwa na głosy. Młodzi i zdolni wokaliści zmierzyli się nie tylko ze sobą, ale także z wielkimi głosami polskiej i światowej sceny muzycznej. Jury złożone z wokalistów i muzyków miało trudny orzech do zgryzienia. Oczywiście jury jak zwykle przyznaje te najwyższe noty, kiedy suma tych naszych wspólnych, oczywiście zgodnych zapisków, jeśli chodzi oczywiście o wyraz artystyczny, o dykcję, dobór repertuaru, no i też ogólną taką wrażliwość, muzykalność i wyraz artystyczny ogólny na scenie. Poziom konkursu był wyrównany, więc o wyborze najlepszego z najlepszych decydowały niuanse. Poziom jest naprawdę bardzo wyrównany, powiedziałabym. Tak jak pani powiedziała wcześniej, jest on zróżnicowany, bo jest i starsze piosenki, stare i dużo nowości, ale bardzo wyrównany, także będzie jury miało trudny orzech do zgryzienia, żeby wyłonić zwycięzców. Zwycięzcą 35. Muzikoramy został 17-letni Patryk Skoczyński z Inowrocławia. Trzecioligowy zespół Domino Inowrocław zajął pierwsze miejsce w turnieju strefowym o awans do drugiej ligi koszykówki. Koszykarze Domino Inowrocław w hali widowiskowo-sportowej wygrali turniej strefowy i zagrają w półfinałach o awans do drugiej ligi. Koszykarze Domino pokonali AKM Wocławek 81-63 i ŁKS SMS Łódź 72-51 i zajęli pierwsze miejsce w turnieju.
Kapitanem domina jest Przemysław Szmelter. Tak, jak najbardziej. Plan wykonany. Już w piątek był plan minimum wykonany. Dzisiaj postawiliśmy kropkę na D. Jest kolejne zwycięstwo i czekamy na przeciwników w następnym turnieju. Koszykarze domino zagrają teraz w turnieju półfinałowym, z którego awans wywalczą także dwie ekipy. W Saloniku Literacko-Artystycznym odbyło się spotkanie autorskie z Marią Szabłowską i Krzysztofem Szewczykiem, duetem znanym z programu Wideoteka Dorosłego Człowieka. Autorzy Wideoteki Dorosłego Człowieka, najbardziej rozpoznawalny duet polskiej telewizji, Maria Szabłowska i Krzysztof Szewczyk, promowali w Saloniku Literacko-Artystycznym książkę Ludzkie gadanie, życie, rock'n'roll i inne nałogi. Na spotkanie z dziennikarzami muzycznymi przybyły prawdziwe tłumy. Opowieść z perspektywy sceny muzycznej i polskiego show biznesu w czasach PRL nie powstałyby, gdyby nie namowy wydawcy. Nie, powstała, bo nam wydawnictwo zaproponowało, żebyśmy napisali. Sami byśmy nigdy nie wpadli. Nigdy by chyba byśmy nie wpadli, ani też nie mielibyśmy na to czasu, teoretycznie, a praktycznie jak wydawnictwo zaproponowało, no to napisaliśmy i jest to rodzaj pamiętnika, ale czy to jest rozliczenie? Nie, rozliczenie nie, przecież jesteśmy młodzi, w związku z tym zasuwamy do przodu cały czas i jeszcze pewnie kilka takich książek. Bo w każdym razie jak ją skończyliśmy, to się okazało, że tyle rzeczy się nie zmieściło i o tylu jeszcze warto by było powiedzieć, że no kto wie. Rodzice chrzestni polskiego Big Beatu zapytani o własne nałogi zgodnie przyznali, że poza muzyką nadal jest to dziennikarstwo. No muzyka tak, muzyka po pierwsze. Myślę, że mamy nałogi. Mówię teraz w imieniu swoim i twoim również, no. To jest dziennikarstwo. Tak, to jest dziennikarstwo, to pasja. To jest ta pasja, tak. Radio, telewizja, tak, tak, to na pewno jest nauk. To, z czego się młoda pani redaktor nigdy nie wychodzi, jak pani już zaczęła. To już pani tak będzie, nagrywać pani tak będzie wywiady, będzie pani tak miała, tak. Wybrała sobie pani zawód trudny, ale za to niebezpieczny. Ale za to przynoszący dużo satysfakcji, jak już się coś uda. Ale za to również bardzo niepewny. Tak. Mamy nadzieję, że wróci Wideoteka już niedługo. Mamy nowe pomysły, dosyć ciekawe, ale nie będziemy zdradzać, bo nie chcemy zapeszać. Czego jeszcze można się po nas spodziewać? No, zobaczymy dzisiejsze spotkanie. Ciekaw jestem, co się wydarzy. Ochotniczy Hufiec Pracy w Inowrocławiu ma nową siedzibę. Z tej okazji odbyła się uroczystość z udziałem władz. To dobra wiadomość zarówno dla pracowników, jak i osób korzystających z naszego chówca. Placówka ma swoją nową siedzibę w byłym budynku Straży Pożarnej. Obiekt został wewnątrz wyremontowany i odpowiednio przygotowany do swoich zadań. Radości z nowej siedziby nie kryje komendant chówca w Inowrocławiu Ilona Gołębiewska. Moi drodzy Państwo, dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo ważny. Dzisiaj mieliśmy szczęście, że odwiedzili nas goście. Wspólnie razem z nami byli w takim wyjątkowym dniu, jak jest otwarcie nowej siedziby środowiskowego chówca pracy. Dzięki tutaj wsparciu starosty inowrocławskiego mamy bardzo ładne pomieszczenia. Tutaj na ulicy Poznańskiej 133 mieści się środowiskowy chówiec pracy oraz młodzieżowe biuro pracy. Do tej pory byliśmy w ulicy Solarkowej. Współpraca z panią komendant ZHP układa się rewelacyjnie. Jednak tutaj mamy lepsze warunki do dalszego kształcenia młodzieży. W sumie do dyspozycji chówiec ma kilka pomieszczeń. 4 pomieszczenia na działalność środowiskowego chówca pracy i 1 pomieszczenie zajmuje pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy. Obecnie ze środowiskowego chówca pracy w Inowrocławiu korzysta ponad 230 osób. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Były to już wszystkie informacje przygotowane w magazynie miejskim. Do zobaczenia. Pierwszego marca o godzinie 16:30 w oddziale dla dzieci Tajemniczy Ogród przy ulicy Kilińskiego 16 odbędzie się spotkanie z Anitą Głowińską, autorką niezwykle popularnych książeczek dla najmłodszych o Kici Koci oraz rewelacyjnej serii do kieszonki przeznaczonej dla początkujących czytelników. 4 kwietnia o godzinie 18 w Teatrze Miejskim odbędzie się premiera spektaklu Love and Information w wykonaniu Inowrocławskiego Teatru Otwartego. Wstęp wolny.
12 i 13 kwietnia halę widowiskowo-sportową opanują tancerze niemal z całej Polski, a wszystko za sprawą otwartego Pucharu Polski w tańcu nowoczesnym. Gośćmi specjalnymi imprezy będą Piotr Galiński, Marta Mandaryna, Wiśniewska. Początek zmagań o godzinie 10. Rundy finałowe rozpoczną się około godziny 15. Wstęp wolny.